Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Nie musieliśmy długo czekać po premierze GoPro Hero 10 na premierę kolejnej kamery, a mianowicie odpowiedź Kadex w wersji Pinet. Jest to de facto kamera Insta360 Go 2 w wersji specjalnie dedykowanej, przeznaczonej do latania quadami, kopterami FPV. Pozornie wydaje się, że ta kamera niewiele wnosi, ale jak popatrzymy na detale i szczegóły, okazuje się, że jest faktycznie spora zmiana i spory postęp. W tym materiale ale przybliżę krótko te podstawowe cechy i korzyści, jakie wnosi ze sobą ta kamera. Pokażę też przedział cenowy, gdzie można ją kupić obecnie najkorzystniej. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, widzimy 2560x1440, 50 klatek na sekundę, wbudowana pamięć 32 giga, waży ta kamera 27 gramów, ale może nagrywać w tej chwili do 30 minut. Za chwilę o tym powiemy, jak to się dzieje. Stabilizacja flow state, zwykle tego typu materiał, jak wideo z kamery Insta360 wymaga postprodukcji, ale dzięki temu możemy na przykład wystabilizować horyzont i tak dalej, jest szereg możliwości. Zewnętrzne zasilanie, fantastyczna sprawa, możemy zasilać na dwa sposoby, albo poprzez USB-C lub możemy też zasilać z pozycji kontrolera lotu. Zdalne sterowanie, jako że oprócz zasilania mamy też podłączenie pod TX, można wykonywać hyperlapsy, slow motion, full HD w 120 klatkach maksymalnie na sekundę. To są te podstawowe cechy. Jeżeli chodzi o kamerę, dodatkowe rzeczy, o których nie powiedziałem, to jest przysłona stała 2,2 wartość, ekwiwalent obiektywu 11 mm, bitrate 80 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o kompensację w zakresie minus 4 do plus 4 i są automatycznie regulowane tryby wideo, mamy Pro, Video, HDR, timelapse, timeshift, czyli hyperlapse i slow motion. Jeżeli chodzi o mocowanie kamery, to jest nowość Insta360 Go 1 czy 2 wymagały drukowania 3D. Tutaj w komplecie mamy już mocowanie pod kopter FPV czy pod inne zadanie. Mamy w komplecie również dwa filterki, filtry szare ND8 i ND16. Dzięki temu po pierwsze możemy uchronić kamerę czy obiektyw przed uszkodzeniami, a po drugie jesteśmy w stanie ten efekt jello zniwelować i wydłużyć czas naświetlania. Mamy w komplecie również złącze zasilające. Tak jak mówiłem, można zasilać poprzez USB-C, ładować tą kamerę, a także można z pozycji kontrolera lotu, czyli FC. Co ciekawe, tutaj nie mamy tych akcesoriów, które są zwykle dostarczane z Insta360 Go 2 do typowego vlogowania, czyli nie mamy tego etui, który stanowi też statyw i nie mamy też tego magnetycznego medalionu, który zwykle był w komplecie. To, co wyróżnia tą kamerę w tej chwili, że jest typowo dedykowana pod FPV i oprócz tego, że jest mała, niewielka, może nagrywać do 30 minut, to jeszcze dodatkowo możemy ją zasilać i ładować bezpośrednio z pozycji flight controllera i ma ładowanie ze sobą plus dodatkowy filterek. Także widać, że faktycznie duży postęp został zrobiony. Insta360 już wcześniej kooperowała na przykład z takimi firmami jak Beta FPV przy kamerze SMO4K. W tej chwili mamy kooperację z Kadex FPV. Fantastyczna sprawa. Życzylibyśmy sobie więcej tego typu współprac, które na korzyść nas wszystkich przebiegają i odbywają się. 30 minut lotu, to o czym mówiłem. Fantastyczna sprawa. Już w tej chwili możemy odbywać loty long range z tą kamerą, a także innymi modelami, które są zasilane z bardziej pojemnych ogniw niż zwykłe 5-calowe kłady, które latają zwykle 3-5 minut to wszystko. Tutaj możemy odbywać loty i rejestrować w dobrej rozdzielczości, w bardzo dobrych parametrach, nawet do pół godziny. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ona jest delikatnie zmieniona, zoptymalizowana pod kątem uszkodzeń i potencjalnych kolizji, czyli crashy, które podczas lotów FPV mają miejsce. Także tutaj jest wzmocniona ta konstrukcja. Mamy też magnetyczne złącze, możemy zasilać, zasilanie mieć zewnętrzne, to o czym mówiłem, fajna sprawa. Tak jak mówiłem już wcześniej, możemy tę kamerę podpiąć pod kontroler lotu, mamy też wejście TX1, dzięki temu jesteśmy w stanie skonfigurować sobie w Betaflight nagrywanie zdalne. Właśnie z pozycji aparatury jesteśmy w stanie włączyć i wyłączyć nagrywanie.
W komplecie mamy zestaw filterków ND, czyli ND16 i ND8. Główne ich zadanie to wydłużenie czasu naświetlania, dzięki czemu nie mamy takich skoków i właśnie w ten sposób redukujemy efekt Jello. Schematy zasilania, w zależności od tego, z jakich ogniw zasilamy, tutaj mamy możliwości z pakietów od 2S do 6S. No i teraz jeżeli chodzi o ceny, bo to jest ważne dla wielu z nas, ta kamera, co ciekawe, jest tańsza od zestawu Insta360 Go. W Polsce te ceny mniej więcej oscylują w granicach 1400 za komplet Insta360 Go 2, i za nową kamerę 1200 zł, także widać, że jest taniej o jakieś 200 zł na rynku polskim. Jeżeli chodzi o Chiny, 239 w tej chwili jest promocja na tą kamerę w stosunku do 359, także jest duża różnica faktycznie, bo to jest $120 różnicy. Najtaniej, gdzie znalazłem, to właśnie Banggood, gdzie można ją kupić. Ja link do tego produktu umieszczę Wam też bezpośrednio w opisie pod tym filmem. To tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe sprawy. Mam nadzieję, że ta kamera będzie nam służyła, wielu z nas, bo przede wszystkim dzięki niej jesteśmy w stanie odbywać długie loty. Lekkimi kładami, blisko ludzi na przykład też redukujemy masę. Przepisy nie dotykają nas tak mocno. Jeżeli chodzi o zamówienia, realizację, widać, że w tej chwili jest szacowany termin dostawy na końcówkę października, początek listopada 2021 roku. Także kwestia miesiąca i ta kamera powinna być u nas, jeżeli zamawiamy ją dzisiaj. Kamera Insta360 Go 2 jest dostępna praktycznie cały czas. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!